obejrzałem ostatnio film 12 gniewnych ludzi. Bardzo stary film, chyba z 56 roku, ale myślę, że dosyć ciekawy. I w tym filmie mamy taką sytuację, że jest oskarżony młody człowiek i wszystko jakby mówi o tym, że on naprawdę jest winny. Wszystkie dowody, wszystko to, co zostało przedstawione w czasie rozprawy sądowej, jest za tym, że on jest winny. I właściwie wydaje się, że sędziowie, ława przysięgłych nie powinni mieć żadnego problemu z orzeczeniem jego winy, a jednak okazuje się, że po głębszym przeanalizowaniu, po wejściu głębiej w całą tą sytuację, okazuje się, że wszystko nie jest tak oczywiste, jakby się wydawało. Warto nie zatrzymywać się na tym, co zewnętrzne, i nie wydawać zbyt szybko sądów, dlatego że można się bardzo pomylić. I to, czego uczy nas dzisiejsze czytanie, to ta zasada, o której mówi Felix, który przedstawia sprawę, Festus, który przedstawia sprawę świętego Pawła. I on mówi, że Rzymianie mają taką zasadę, że nigdy nie skazują nikogo, jeśli wpierw go nie wysłuchają, jeśli wpierw nie dadzą mu sposobności do tego, by się bronić. Byłoby dobrze, gdybyśmy mieli też taką zasadę, że nie wydam o nikim sądu, nie wypowiem o nikim opinii, jeśli go nie usłyszę, jeśli nie dam mu szansy, aby się wypowiedział. Bo nieraz mogę bardzo zewnętrznie i bardzo błędnie ocenić jakąś sytuację i mogę powiedzieć o tym człowieku, jest taki czy taki, zrobił źle, wydać łatwo osąd, ale rzeczywistość może nie być taka oczywista. Prośmy dzisiaj o to, byśmy mieli taką cierpliwość i byśmy umieli się powstrzymywać od zbyt szybkiego, zbyt łatwego, zbyt powierzchownego wydawania sądów o innych.